Dobry wieczór. Jest wtorek po 22. Usiadłem do nagrywania streszczenia lekcji dzisiejszej. No, zajmowaliśmy się zmianą, ważnym pojęciem, które w fizyce odgrywa bardzo ważną rolę. Zmiana, czyli ta literka delta jakiejś wielkości. Ta literka, która jest tutaj. Ją podkreślimy może. O. Ta literka delta tutaj oznacza zmianę pewnej wielkości. Zmiana to zawsze jest wartość tej wielkości na końcu. Na końcu jakiegoś czasu, procesu. Minus wartość tej wielkości na początku. I tak sobie definiujemy tą zmianę raz na zawsze. No i oczywiście w fizyce używamy języka algebry, w związku z tym potrafimy to samo zapisać w taki bardzo skrótowy sposób. Delta jakiejś wielkości W, przy czym to W to może być droga, może być czas, może być masa, jeśli masa się zmienia, jak sprytnie ktoś zauważył, chyba Lena K., że niemowlaki rosną, tak? Rośniemy i stajemy się coraz bardziej ciężcy, tu mamy coraz większą masę. To jest ta wielkość na końcu minus wielkość na początku. To K tutaj i to P to są indeksy dolne, bardzo często się, albo subskrypty, bardzo często się tak oznacza wielkość, którą trzeba jeszcze, W oznacza jakąś wielkość, a tu trzeba jeszcze rozróżnić między tą wielkością na końcu i na początku i wtedy dostawia się taki indeks na dole. To jest bardzo popularne. No i oczywiście najczęściej będzie nas interesowała zmiana jakiejś wielkości względem czasu, ale niekoniecznie. Na przykład o takim przykładzie rozmawialiśmy. Jest jakieś lekarstwo, które dawkuje się w ten sposób, że na każdy kilogram masy ciała pacjenta powinno przypadać 10 mg i to lekarstwo jest w kroplach. Jedna kropla ma 5 mg. No i pacjent przybył o 6 kg, nie o 5. Tu zmieniłem treść, bo chodziło o to, żeby nie wyszło tyle samo, co poprzednim razem, kiedy nam się jedna dziesiątka z drugą dziesiątką jakoś myliły, więc pacjent przytył o 6 kg. 6 kg przytył, no bo na przykład jest dzieckiem i rośnie, tak? 6 kg wymaga zwiększenia dawki o 60 mg, no bo skoro na 1 kg ma być 10 mg, to na 6 kg trzeba zwiększyć dawkę zmienić dawkę o 60 mg. No i 60 mg podzielić przez 5 mg na krople. Tu znowu się coś mi pomyliło. Podzielić przez 5 mg na krople oznacza to, że trzeba dawkę zwiększyć o 12 kropel. No i to jest przykład zmiany, która odnosi się nie do czasu, tylko do zmiany masy pacjenta. No ale potem zajęliśmy się już czymś, co się zmienia w czasie, mianowicie wzrostem. No, jesteśmy dziećmi, nasz wzrost zmienia się w czasie, mamy dwoje uczniów, Martę i Kazika i tu w tej tabeli spisany jest ich wzrost w dniu, w którym skończyli 10, 11, 12, 13, 14 i 15 lat. No, jak widać, rośli. No i tu mogliśmy z tych danych wyznaczyć zmianę w centymetrach. Tak? To znaczy zmiana pomiędzy 11 urodzin, kiedy miał 11 urodziny, a 10 urodziny wyniosła 6 cm. Tu wyniosła 5 cm zmiana Marty, wzrostu Marty. Tu wyrosła 8, Marta skoczyła w wieku 13 lat do góry, a tu jej tempo wzrostu spadło.
już było, wynosiło tylko 3 cm, to znaczy zmiana spadła, wynosiła tylko 3 cm i tu 2 cm. No i mogliśmy wyznaczyć też tempo tych zmian w centymetrach na miesiąc, no bo mamy zmianę w ciągu roku, a zatem na miesiąc przypada 6 przez 12, czyli 0,5, 5 przez 12, 8 przez 12. Tutaj widać tempo zmian rosło i tu malało coraz bardziej. To, co jest ciekawe, to to, że możemy policzyć średnie tempo zmian na rok, w centymetrach na rok. No to trzeba po prostu od końcowego wzrostu Marty odjąć początkowy, to jest 24 centymetry, i podzielić przez ile? Raz, dwa, trzy, cztery przez 5 lat. Tak? 24 przez 5 to jest 4,8. No i widać, że ta liczba średnia, średnie tempo zmian na rok wcale nie odpowiada tym liczbom, tak? Tutaj można powiedzieć, że skoro Marta w ciągu roku przyrosła o 6 cm, to jej tempo zmian na rok wynosiło 6 cm na rok. Tu 5, tu 8, tu 3, tu 2. A ta liczba leży gdzieś pomiędzy tymi liczbami. No i podobnie jest w przypadku Kazika. Kazik rósł szybciej, urósł więcej. Tak mi się wydaje, tak, bo zaczynał z mniejszego wzrostu. I tak samo można wyznaczyć jego średnie tempo zmian, a także tempo, w jakim rósł w centymetrach na miesiąc. No i tu mamy do czynienia jeszcze z jedną ważną rzeczą, o której opowiem na następnej tablicy, mianowicie o takiej bardzo ważnej regule, która mówi, że te zmiany odgrywają bardzo istotną rolę, dlatego że jeżeli jest bardzo proste taka zależność, takie równanie, które mówi, że jak chcemy poznać wartość końcową jakiejś wielkości, a to jest najczęściej to, co nas interesuje. Chcemy wiedzieć, co będzie w przyszłości. Wiemy, co jest teraz, rozumiemy, na czym polega ten proces i chcemy wiedzieć, co będzie w przyszłości, jak się zakończy. No to wartość końcowa jakiejś wartości to jest wartość początkowa plus suma zmian w kolejnych odcinkach czasu. No i widać tutaj, no bo zmiana wzrostu pomiędzy 10 i 11 urodzinami, no to jest wzrost, oznaczyłem go tak, 11 minus 10. Tu pomiędzy 12 i 11 urodzinami to jest wzrost 12 minus 11. Tu między 13 a 12, przepraszam, to jest wzrost 13 minus 12 i tak dalej, i tak dalej. I jak się te wzrosty kolejne tutaj doda do siebie, to one zaczną się upraszczać. No te wzrost wieku lat 11 uprości się z tym wzrostem wieku lat 11, ten wzrost wieku lat 12 uprości się z tym, ten wzrost wieku lat 13 uprości się z tym, ten wzrost wieku lat 14 uprości się z tym i zostanie tylko różnica pomiędzy wzrostem wieku lat 15 i wzrostem wieku lat 10. A zatem, jeśli do wzrostu wieku lat 10 dodamy tę różnicę, to ten wzrost wieku lat 10 się uprości i zostanie wzrost wieku lat 15. No i tutaj mamy właśnie to równanie napisane i ono tutaj nam się bardzo ładnie sprawdziło. Mianowicie dodając do tej wartości w wieku 10 lat sumę tych wszystkich zmian, dostaliśmy wartość w wieku lat 15. I to warto zapamiętać, bo to jest bardzo prosta, a jednocześnie bardzo mocna reguła i będziemy budować dalej na tej zasadzie. Pokażę Wam prawdziwe czary, które opierają się właśnie na tej bardzo prostej koncepcji. No i o czym jeszcze rozmawialiśmy? No rozmawialiśmy jeszcze o tym, że jest coś takiego jak szybkość chwilowa. To pokazywaliśmy sobie właściwie to chyba powinienem go pokazać, tak? To zaraz go pokażę, zatrzymam i pokażę go. O, już jesteśmy znowu. No to jest trasa od Głoskowa do Szkoły Podstawowej Eureka. Google podaje, że to jest 7,3 km i że będziemy jechać przez 10 minut. No to znaczy, że będziemy jechać ze średnią prędkością jaką? No,
ile byśmy przejechali w godzinę jadąc taką prędkością? No, jeżeli w 10 minut przejdziemy 7,3 km, no to 10 minut to jest 1/6 godziny, więc w godzinę przejdziemy 6 razy więcej. 6 razy 7 to jest 42, 6 razy 30 to jest 1,8, czyli w sumie 43,8 przejechalibyśmy w godzinę, czyli ta średnia prędkość, czy średnia szybkość w zasadzie, średnia szybkość, bo prędkość to jest wektor, a szybkość to jest po prostu zmiana drogi w czasie, pokonana odległość w czasie. Średnia szybkość, z jaką mamy się poruszać, to jest 43,8 km na godzinę. No ale to wcale nie znaczy, że z taką szybkością będziemy jechać cały czas, ponieważ no, na początku zapewne będziemy jechać wolniej, bo samochód się rozpędza. Tutaj są jakieś skrzyżowania, drogi, może będziemy stawać. Tutaj Google pokazuje, że samochody, że jest zwalniają na tym odcinku z jakichś powodów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w każdej dowolnej chwili możemy jechać z inną szybkością. Tyle tylko, że średnio pokonamy tę drogę, te 10 km, 7,3 km w czasie 10 minut, czyli ze średnią szybkością 43,8 km na godzinę. No i wracamy tutaj z powrotem na tablicę. No i potem zaczęliśmy już rozmawiać o pracy domowej. Ja nagram jeszcze kolejny film na temat pracy domowej. No, praca domowa będzie polegała na tym, żeby to samo, co żeśmy zrobili tutaj ze wzrostem, zrobić z poziomem naładowania baterii w komórce. Ale o tym będzie już kolejny film. Dziękuję bardzo.